Witajcie ciekawscy. 19 października show biznes żegna wielkiego artystę. W dniu dzisiejszym, w wieku 78 lat, po walce z chorobą nowotworową odszedł Wojciech Przoniak, należący do czołówki najsłynniejszych polskich aktorów powojennego teatru i filmu. Już za życia uważany był za jedną z najciekawszych polskich osobowości aktorskich ostatnich 40 lat. Zachwycał na deskach teatrów, również tych zagranicznych, jednak największą sławę przyniosła mu kariera filmowa. Jak wyglądała jego droga do sławy, od czego zaczynał? W jakich produkcjach zasłynął i co sprawiało, że był tak wyjątkowym aktorem? Zostańcie z nami do końca, by poznać życie Wojciecha Przoniaka i pożegnać wielką osobowość kina i teatru. Wojciech Zygmunt Przoniak urodził się 2 maja 1942 roku we Lwowie. Miał dwóch starszych braci, o 12 lat Jerzego i o 11 Antoniego, który również był aktorem. Wojciech we Lwowie spędził zaledwie dwa pierwsze lata życia. W dzieciństwie młodości mieszkał w Gliwicach. Miał duszę artysty od najmłodszych lat. Jako nastolatek pragnął zostać muzykiem. Udzielał się w orkiestrze wojskowej, grał na skrzypcach i klarnecie, a w średniej szkole muzycznej uczył się gry na oboju. W tamtych czasach występował w amatorskich i studenckich teatrach, a także w kabaretach. W wieku 19 lat w 1964 roku założył kabaret Czerwona Żyrafa. W międzyczasie pasja muzyczna zaczęła iść w parze wraz z zamiłowaniem do aktorstwa. W 1968 roku kończył studia na Państwowej Wyższej Szkole Teatralnej w Krakowie, czyli na dzisiejszej Akademii Sztuk Teatralnych imienia Stanisława Wyspiańskiego. Już w trakcie studiów występował w tamtejszym Teatrze Stu. Niedługo później swoje aktorskie umiejętności prezentował na deskach Starego Teatru w Krakowie oraz Teatru Narodowego w Warszawie i Teatru Powszechnego w Warszawie. Debiut filmowy zaliczył w 1965 roku w bułgarskim serialu Proiszestwie na Slapta ulica. Z kolei pierwszą polską produkcją była Twarz Anioła z 1970 roku. W swojej karierze zagrał w około 100 produkcjach filmowych, w tym zarówno filmach polskich, francuskich, jak i międzynarodowych. Przez kilkadziesiąt lat dzielił czas pomiędzy plan filmowy a teatr. Lata 70. można zaliczyć do największego rozkwitu jego życia zawodowego. W 1972 roku wcielił się w rolę dziennikarza i stańczyka w Weselu Andrzeja Wajdy, z którym współpracował później wielokrotnie, grając m.in. w Dantonie i tytułowej roli w Korczaku. Ikoniczną zaś rolę Przoniak stworzył w 1974 roku boku Daniela Olbrychskiego i Andrzeja Seweryna w Ziemi Obiecanej. Tam Wajda obsadził go w roli Moryca Welta, przebiegłego wspólnika żydowskiego pochodzenia. Znakomite odegranie tej postaci otworzyło mu drogę do międzynarodowej kariery. Nie zaniedbując scen teatru, w latach 1974-1980 był także wykładowcą w warszawskiej Państwowej Wyższej Szkole Teatralnej. Od końca lat 70. grał w teatrach francuskich oraz brytyjskich i odnosił wielkie sukcesy. Coraz częściej jego nazwisko pojawiało się w zagranicznych produkcjach. W latach 80. Przoniak wyjechał do Francji i osiedlił się na stałe w Paryżu, zawsze podkreślał jednak swoje ogromne przywiązanie do Polski. Jak mówił w jednym z udzielonych wywiadów, mieszkając przez lata na zachodzie, w Polsce nadal miał mieszkanie, NIP i PIT. Rodzice wychowali go w przekonaniu, że to najlepszy i najpiękniejszy kraj. Przyznał jednak, że dzięki podróżom po świecie zrozumiał, że to nie do końca prawda, bo są kraje piękniejsze i zasobniejsze. Jednak jak tłumaczył, miłość do ojczyzny to jak miłość do matki, zawsze trzeba ją kochać i szanować. Wojciech Przoniak był artystą wyjątkowym, tak powie każdy, kto miał możliwość z nim współpracować. Aktor niezwykle wyrazisty, którego kochała kamera i który skupiał uwagę widzów niezależnie od tego, czy wypowiadał swoje kwestie, czy grał ciałem. Aktorstwo było dla niego sposobem patrzenia na świat. Jak mówił, podczas uroczystości z okazji swoich 70. urodzin, po tylu latach aktywności nie towarzyszyło mu nawet najmniejsze poczucie zużycia materiału. Choć wiekowo miał już wiek emerytalny, nie wiedział, na czym to u niego miałoby polegać. Nadal grał, występował, pisał wówczas doktorat i uczył studentów na Akademii Teatralnej. Jak opowiadał, w jego rozumieniu nie wykonywał zawodu. Wyjaśnił, że zawodowy musi być pilot samolotu, budowniczy mostów albo chirurg. On bywa aktorem. Dopiero gdy ktoś go przycisnął do muru, mówił, że jest aktorem, ale nigdy, że wykonywał zawód aktora, bo robił to, co mu odpowiadało i w czym widział sens. W swojej karierze zdobył wiele nominacji, również zagranicznych, m.in. do Europejskiej Akademii Filmowej. A w jego ręce trafiło sporo wygranych statuetek, m.in. Nagroda Światowego Festiwalu Filmowego w Montrealu, Polskie Złote Lwy, Orły oraz inne nagrody z dziedziny artystycznej. W 1975 roku trafiła do niego Nagroda Ministra Kultury i Sztuki za wybitne osiągnięcia aktorskie w teatrze i filmie. W 1990 przez Gustawa Cholubka, Tadeusza Łomnickiego i Zbigniewa Zapasiewicza został uznany za jednego z trzech największych polskich aktorów dramatycznych po 1965 roku, obok Piotra Franczewskiego i Andrzeja Seweryna. W 2007 roku dostał złoty medal zasłużony kulturze Gloria Artis, a w 2008 otrzymał francuski order zasługi za wkład w rozwój stosunków polsko-francuskich w dziedzinie kultury.
Z kolei w 2011 został odznaczony Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski. W ostatnich latach znów sporo udzielał się w polskich produkcjach. Zagrał m.in. w 2009 roku w filmie Mniejsze zło Janusza Morgensterna, rok później Mała matura 1947, a w 2011 roku Władysława Gomułkę w filmie Czarny czwartek Janek Wiśniewski padł oraz w Bitwie warszawskiej 1920 Jerzego Hoffmana. Możecie go kojarzyć także z produkcji z 2015 roku Ekscentrycy, czyli Po słonecznej stronie ulicy i Carte Blanche. Jego ostatnie zagraniczne role to m.in. Pan Whis w miniserialu produkcji USA Dziecko Rosemary z Zoe Saldana w roli głównej oraz film Gdybyś mu zajrzał w serce, francuski dramat, w którym pierwszoplanową postać zagrał Gael García Bernal. Wojciech Przoniak długo cieszył się zdrowiem i świetną kondycją do czasu, aż nie dopadła go bezlitosna choroba. W ostatnim czasie artysta zmagał się z nowotworem, który szybko postępował, a pod koniec miał wiele przerzutów. Zmarł otoczony miłością swojej żony Basi, dzięki której mógł znieść cierpienie i bezradność. Pragnął sakramentów i potrzebował rozmów. Jak wiadomo, ostatnie tygodnie życia spędził w domu, w pełni świadomy. Jednak na kilka godzin przed śmiercią trafił do szpitala. Jako pierwszy informację o odejściu aktora podał ksiądz Andrzej Luter, który na swoim facebookowym koncie napisał, cytujemy: dziś o 6:08 rano odszedł do nas wielki artysta Wojciech Przoniak. Później tę informację potwierdziła menadżerka aktora Justyna Nigieryż, a cała branża śle kondolencje i wyrazy uznania talentu, osobowości oraz charyzmy wielkiego artysty. A wy z jakich ról kojarzycie Wojciecha Przoniaka, ciekawscy? Oglądaliście jakieś produkcje z jego udziałem? Dajcie znać w komentarzach, a jeśli nasz film był dla was interesujący, pokażcie go znajomym. Do usłyszenia wkrótce, cześć!